Dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Judit Polgar, główna bohaterka tejże partii, grała partię z Aleksiejem Szyrowem w 1994 roku. Moi drodzy, ta kobieta grała w szachy rewelacyjnie, nadal gra oczywiście bardzo dobrze, lecz w dawniejszych czasach, 20 lat temu, grała fenomenalnie, można powiedzieć, i była w pierwszej dziesiątce na świecie. Jej łupem padł m.in. Gary Kasparow, Anatolij Karpow i wiele innych szachistów z czołówki światowej. Zapraszam do tej partii, do tej analizy. Bardzo ciekawa partia, idee się fajne pojawiały. Aleksiej Szyrow rozpoczął ruchem E4, C5, skoczek na F3 i E6. No mamy taki wariant, można sobie w ten sposób grać, jeszcze w zależności właśnie jak ten wariant się będzie nazywał, po ruchach tutaj białych. Po D4 jest bicie, oczywiście skoczek wybija, skoczek C6. No i tutaj nie boimy się absolutnie wybicia na C6, bo odbijamy i dalej sobie próbujemy grać pionkiem D5. Ta pozycja dla czarnych jest bez, że tak powiem, żadnych tutaj problemów w grze na początku. Skoczek zagrał na C3 w tym momencie. No i można wybrać sobie bardzo dużo ciekawych opcji. Można zagrać sobie tutaj skoczkiem na F6, można zagrać D6. A6 się spotyka również hetman C7. Polgar zagrała D6. No i mamy wariant Tajmanowa. Aleksiej Szyrow oczywiście słynął z tego, że grał i gra dalej w szachy bardzo ostro, więc zagrywa G4. No niektórych może taki ruch zdziwić, ale to jest taki może nietypowy keres, ale to jest taki wariant właśnie keres, atak keresa. G4 w sycylijskiej się spotyka. No ten ruch ma na celu oczywiście tutaj wejść w obóz przeciwnika na skrzydle królewskim i próbować no, atakować, tak po prostu mówiąc. A6 ze strony Polgar, goniec na E3, skoczek na E7 tym razem, moi drodzy. No ten skoczek oczywiście wspomaga tutaj swego kumpla, no i ma tam opcję jakieś wejścia na G6 czasami, w zależności jaka jeszcze pozycja powstanie. Generalnie obrona sycylijska jest takim debiutem bardzo, bardzo zawiłym, znaczy takim strasznie dużo wariantów, dużo planów w danym momencie, to się wszystko zmienia. No naprawdę ambitny debiut, aczkolwiek mimo wszystko polecam, jest bardzo często stosowany po ruchu E4. Skoczek zagrał na B3 w tym momencie. No zobaczcie, prawdopodobnie tutaj czarne miały ochotę zbić skoczek i może wejść sobie skoczkiem na C6 z powrotem. No więc dlatego skoczek tutaj wszedł na B3 i B5. No zobaczcie, te pionki też to jest charakterystyczny układ w obronie sycylijskiej. W tym momencie zostało zagrane F4. Zobaczcie, bardzo przyzwoite centrum. Te pionki czasami mają jakiś tam przełom, trzeba na to zwracać uwagę, ale oczywiście goniec B7 figury wyprowadzać trzeba. No bo jak ten skoczek stałby na F6, to tutaj mógłby G5 ten pionek postraszyć skoczka, ale w zasadzie skoczek D7. Ja wiem, że troszkę skaczę tutaj z moich planów, ale tak mi się akurat przypomniało. Dobra, hetman zagrał na F3 i moi drodzy, mamy pierwszy taki ważny moment w tej partii. Tutaj czarne mogą zagrać bardzo ciekawe posunięcie. Mianowicie, jest to posunięcie G5. No i zastanawiamy się, o co chodzi. Bardzo sprytny ruch zresztą. Przede wszystkim zobaczcie, że ten pionek nie może być podważony żadnym innym pionkiem z tej strony. No więc jest bezpośrednio atakowany. I chodzi o to, że jak pionek wybije lub przepcha, to oczywiście na F5, w partii poszło bicie, od razu przestawię, to czarne zajmują pole E5. I to jest bardzo, bardzo ciekawy układ. I tutaj skoczek jest takim wiecznym skoczkiem. Znaczy, oczywiście tego skoczka czasami można wymienić, atakować go, ale on w tym układzie stoi świetnie, atakując hetmana. Jest pion mniej, ale świetna figura w centrum i to się liczy. Hetman zagrał na G2. No i w tym momencie przystępujemy do konkretnych działań. Tutaj Polgar miała już konkretny plan. Otóż B4. Częsty ruch w partiach. Zobaczcie, jest wykorzystanie tego, że ten skoczek nie jest, powiedzmy, tutaj asekurowany przez piona A3 i ten skoczek musi zejść na jakąś pasywniejszą pozycję. To jest zawsze plus. Dla czarnych oczywiście plus. I w tym momencie znowu kolejny bardzo ładny ruch. Teraz trzeba mieć już konkretne tutaj plany i konkretne działania. Judit Polgar naprawdę popisuje się fantastycznym ruchem. Ciężko taki ruch na pozór znaleźć w partii. No ale uczmy się od najlepszych. To jest, myślę, najlepsza rzecz, jaką możemy robić w analizach partii, czyli spokojnie tutaj sobie to rozpatrywać i patrzeć, jakie ruchy są ciekawe. Poznajemy przede wszystkim jakieś nowe opcje, nowe motywy. Jest to ruch H5. Co tu się dzieje, moi drodzy? Oczywiście są dwie opcje, bo albo bicie, jeśli chodzi o bicie tego pionka, albo bicie na H5, albo bicie pionkiem w przelocie. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest bicie w przelocie, jak pionek zagra sobie o dwa pola, a pionek przeciwnika jest za naszą połową, to może od razu zbić w tym momencie albo w ogóle. Tak to może wyglądać. Teraz, moi drodzy, właśnie jeżeli byłoby bicie w przelocie, to bardzo ciekawy ruch mógłby nastąpić F5. Tu się niby król trochę odsłania, ale też nie ma jak tego króla zaatakować. Zobaczcie, to się wszystko broni. Tutaj jakby pionek wybił, to skoczek na F5. I zobaczcie, nie można wybić, bo hetman wisi, a skoczki bardzo atakują tutaj obóz przeciwnika. No i ten pionek oczywiście pewnie prędzej czy później padnie. Tu hetman się otwiera do ataku. No w ogóle fantastyczna pozycja. Byłaby oczywiście. Po H5 pionek wybił. No i w zasadzie jest to samo. Są dwa piony więcej u białych. Dobrze liczę. 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5. Dobrze liczę. Dwa pionki u białych. Ok, ale jest właśnie skoczek F5. Cały czas ten motyw. Zobaczcie. Judit Polgar oddała dwa piony, żeby stanąć skoczkiem i na E5, i na F5. Więc w tym momencie te skoczki działają świetnie. Goniec zagrał na F2. I jednego pionka już możemy odbić. Fantastyczny ruch, może niezauważalny na pierwszy rzut oka. Jaki to ruch, moi drodzy? Możecie zatrzymać materiał i spróbować znaleźć. Jak komuś się udało, to gratuluję. Ja myślę, że taktyka nie jest aż taka trudna. Mianowicie hetman G5. Zobaczcie, jakie ładne posunięcie. Jeżeli hetman wybije, to jest skoczek F3. I odbijamy. Odbijamy hetmana, odbiliśmy piona, zdwojone pionki na jednej linii, jesteśmy w stanie je zaatakować w bardzo prosty sposób, a przy okazji leci kolejny pion na E4. No i w zasadzie pozycja czarnych tu jest kwitnąca. Piękna pozycja byłaby. Oczywiście po biciu na G5 tutaj skoczek zagrał na A5 Szyrow, no próbuje tam opcje jakieś tutaj urządzać, no ale okazuje się, że czarne mają genialne zagranie w tym momencie. Moi drodzy, skoczek na E3. Właśnie. Czy można zbić tego skoczka? Jeżeli byłoby bicie, to oczywiście odbijamy tutaj na E3 i grozimy zagraniem skoczek F3 i mat na D2. Bardzo groźne rzeczy, więc raczej trzeba by było oddać hetmana za tego skoczka. No cóż, po tym posunięciu tutaj białe zagrały hetmanem na G3. Z kolei jakby znowu było wzięcie hetmana, to tym razem partia się kończy w przepiękny sposób. Szachmat na szachownicy, moi drodzy. Oczywiście tak nie było, hetman zagrał tutaj i w tym momencie hetman po prostu wybił. Czarne poszły tutaj na uproszczenia i na zdobycie materiału. Jak widzimy, jakość została wzięta z tego względu, że tutaj zginął goniec na B7. Po tym posunięciu trzeba coś zrobić ze skoczkiem. Ten skoczek musi gdzieś uciec, tak, przede wszystkim i B3 zostaje zagrany. Bardzo ładny ruch, bo jeżeli pionek na przykład tutaj zagra, to skoczek C2 ucieka i wszystko się fajnie tutaj dzieje po stronie właśnie czarnych. Nastąpiło bicie, skoczek wybił, król zagrał na C2 w tym momencie i skoczek na C5. Moi drodzy, jeżeli mamy przewagę materialną, no to starajmy się upraszczać pozycję i myślę, że to jest powszechnie już znane, ale warto zawsze przypomnieć. Może ktoś jeszcze nie słyszał. Jeżeli wymienimy dużo figur, no to łatwiej jest nam grać po prostu w szachy. Zostało wymienione, pionek wybił, jeszcze jakaś techniczna taka tutaj pozycja, goniec zagrał sobie po prostu na E1, no i tam chce się przerzucić oczywiście na aktywniejszą pozycję, ale skoczek na F3 i o co chodzi? Ten skoczek po prostu manewruje, nie chce być na związaniu, więc tutaj atakuje bezpośrednio gońca, goniec atakuje wieżę, ale skoczek D4. Oczywiście po takim wybiciu no, sytuacja jest dosyć prosta, oczywiście tam można próbować grać goniec G7 i myślę, że nawet jak są różnopolaki w tym momencie, to Czarne tutaj potrzebują po prostu techniki, żeby to wygrać. No ale bicie nie nastąpiło. Król zagrał na d3 i goniec d6. Zauważcie, że tutaj Judit specjalnie oddaje pionkę. Jeżeli tak by zostało zagrane, no to po prostu jakaś wieża g8 może król e7 z opcją jakiejś czasami wymiany i wybicia piona, jeżeli by się udało. No i też technicznie wygrana pozycja. Jeden pion nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia w tym momencie. Ok, tutaj w tym układzie goniec zagrał na G2, goniec E5 ładnie przyblokował pionka, broniąc skoczka przy okazji, król na C4, moi drodzy, król E7, ten ruch się zawsze przyda, scalamy wieżę, wieża ruszyła na A1 i skoczek na C6. Może ta partia nie kończy się spektakularnie, jakimś matem, lecz sposób, w jaki tutaj Judit Polgar zdobyła przewagę materialną, był naprawdę arcyciekawy i ta partia może się podobać tak naprawdę, szczególnie, że grała z piekielnie silnym Aleksiejem Szyrowem. Moi drodzy, białe się poddały oczywiście w tej sytuacji. Wiem, że niektórzy powiedzą, no ale zaraz, dlaczego? Przecież tu jeszcze jest dużo gry. No teoretycznie tak, pamiętajmy, że to zawodnicy czołówki światowej, więc tutaj przewaga jest tak duża, że czarne potrzebują tylko po prostu ruchów takich technicznych, nie wymagających dużego nakładu umysłowego, myślenia. Dobra, rozwinąłem się. Powiedzmy, po takim ruchu zawsze mamy taki ruch, król ma problemy, jakieś tam wymiany, oczywiście to jest wszystko uproszczenie, które daje radę tutaj czarnymi zwyciężyć w tej pozycji. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!